80 paneli dyskusyjnych, debaty plenarne, a także, co nie bez znaczenia, wiele okazji do kuluarowych spotkań. Tak wyglądały dwa dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Na ponad 1000 gości, którzy tu przyjechali z całej Polski i wielu krajów Europy, między innymi Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, czekali specjaliści od ekonomii, ochrony środowiska, energetyki i turystyki. Mówili o tym, co jest starą prawdą, że tak jak w codziennym życiu, tak i w zarządzaniu gminami, powiatami i województwami potrzebna jest wędka, a nie ryba. Jeżeli chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje, to musimy w takich przedsięwzięciach jak ten kongres uczestniczyć i pewnie nie patrzeć w kategoriach takich, co ja czy moja gmina z tego będzie miała, choć niewątpliwie informacje, które tutaj są przekazane, na pewno można będzie wykorzystać. Udział w tego typu konferencjach jest nie tylko obowiązkiem, koniecznością, ale każde takie spotkanie wnosi kolejną nową wartość. Jaką? No tutaj wiadomo, że spotykamy się z bardzo ciekawymi osobami. To są najczęściej osoby, które albo zajmują eksponowane stanowiska, chociażby w ministerstwach czy innych urzędach centralnych. Są to też oczywiście przedstawiciele świata nauki, biznesu, często bardzo, powiedziałbym, poważne autorytety. Więc uczestnictwo w takim spotkaniu ja traktuję w kategoriach zdobycia wiedzy, pewnych doświadczeń. I nie ukrywajmy, że budowania kolejnych kontaktów, relacji. Wiadomo, że bardzo istotnym elementem jest chociażby możliwość spotkania się, czy to z danym ministrem, czy wiceministrem, czy jakąś inną osobą, z którą akurat na kontakcie zależy, żeby porozmawiać na takie tematy, które akurat są interesujące z punktu widzenia profesji, którą ja teraz wykonuję, czyli samorządowca. Jest dobra okazja, żeby wymienić poglądy, żeby się z czymś nowym zapoznać. Jesteśmy przed kolejną perspektywą finansową, tak ważną chyba i ostatnią, która może wzbogacić nasze miasta, gminy o kolejne ważne inwestycje po to właśnie, żeby poprawić komfort życia mieszkańców. Ja dzisiaj przyjechałem właściwie specjalnie na ten panel dotyczący rewitalizacji przestrzennej miast. Chociaż Bobowa nie tak dawno ponownie otrzymała prawa miejskie, bo w roku 2009, ale chcielibyśmy właśnie też wykorzystać to niezwykłe wydarzenie historyczne i zrobić coś dla naszej społeczności. Jeżeli chodzi o inne panele, to z pewnością te związane z formą współpracy samorządu z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czy też marką gminy na zewnątrz i promocją. Dużo padło ciekawych informacji związanych z tym, jak zadbać o tą promocję gminy, jak współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Nikt tu nie przywiózł worków z pieniędzmi na lokalne inwestycje, ale radzono, gdzie i jak się o dofinansowanie takich przedsięwzięć starać. Rola regionów, rola samorządów radykalnie rośnie. I to, co wydarzyło się na koniec ubiegłego roku, jest tylko potwierdzeniem tej tezy. Otóż nasze samorządy regionalne podpisywały umowy na realizację regionalnych programów operacyjnych nie w Warszawie, nie z rządem centralnym, a w Brukseli z Komisją Europejską. To pokazuje tylko i wyłącznie, że jesteśmy świadkami pewnego procesu. Ten proces to jest wzrost znaczenia władz lokalnych i dlatego to wydarzenie w Krakowie powinno nam już stale towarzyszyć. Malkontenci twierdzą, że tego typu kongresy to tylko sztuka dla sztuki, ale odbyte spotkania i przeprowadzone dziesiątki rozmów temu przeczą. Każdy z samorządowców wywozi stąd taki pakiet informacji, że jeżeli tylko zechce, to będzie potrafił poprawiać komfort życia swoich mieszkańców, niezależnie czy to wielka metropolia, czy mała wiejska gmina.